Przeklęty! Tak, złodzieje. Bo złodzieje to byli, a nie my jesteśmy. Pieniądze mam ukradł. Ja nie jeżdżę taką bryką jak pan. Livingu mam. Na błonie Bogu nie wiem. Po cholerę przyjeżdżaliście tutaj. Tylko mieszkam. Zapraszamy. Dziennikarzu, znowu bojki jakieś bajki opowiada? Nie dobry zdradzę, że wasze obiecanki matami. Pozwolicie, że będę na obawie. Rąk ludziom odłączają, a wy się widzą. Proszę bardzo. Jaką bajeczkę opowiedzieć? Bajkopisarzem nie jesteśmy. To jest prawda, to prawda. Wiem, jak ale pieniądze miały być na koncie. Czy do Włoch mogli wjechać po te pieniądze, czy co do cholery? Czy my mamy przyjmować tutaj swoje dzieci? My nie mamy pieniędzy na chleb, nie mamy czym wykarmić naszych dzieci, naszych rodzin. Ile mamy czekać? Ciągle tylko obiecywanki, zmiana terminu. Pan powiedział na pewno 17 będą na kontach. Niech się pan prezes wypowie. Dalej pani trzeba być człowiekiem, żeby stanąć na tym głosie. Czy faktycznie wy macie te pieniądze? Bo pan obiecał, że ma pieniądze, a tu nagle okazuje się, że pan mówi, że jeszcze nie macie tych pieniędzy. No to w końcu jak to jest? Nie ma ich. Ponieważ różne pytania płyną. Proponuję w jakikolwiek sposób to uporządkować. Niech się pan prezes wypowie. Nie mogę odpowiadać wszystkim. Pierwsze pytanie to będzie takie. Niech się pan odniesie do swoich ostatnich słów i powie tak, dlaczego pieniądze nie przepłynęły. I to jest